Wtorek, 15 dzień października, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Znany youtuber Budda, a także 9 innych osób zostało wczoraj zatrzymanych. Dwie z nich w naszym województwie. Dziś usłyszeli zarzut wyłudzania podatku VAT oraz organizowania nielegalnych loterii w internecie. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Paweł Jędrusik. Prokuratura jeszcze dziś ma skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila L., pseudonim Budda, oraz trzech innych osób. Jak udało nam się ustalić, spośród 10 zatrzymanych, dwie osoby zatrzymano na Śląsku. Jakiś czas temu Kamil L. informował w internecie, że kupił nieruchomość w naszym regionie, a konkretnie w Pszczynie. Zdaniem śledczych znany youtuber miał być jedną z dwóch osób, które kierowały zorganizowaną grupą przestępczą, której to celem było popełnianie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. W trakcie czynności śledczy zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na łączną kwotę około 140 milionów złotych, w tym 51 samochodów oraz nieruchomości. Dokonano także blokady środków na rachunkach na kwotę ponad 77 milionów złotych. Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt wobec czterech podejrzanych. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych im czynów. Policjanci szykują kolejny protest. Związkowcy nie są jednomyślni, ale mimo to bardzo prawdopodobny jest scenariusz, który już w służbach mundurowych był przerabiany. Jeśli negocjacje nie będą przynosiły efektów, niewykluczone, że wielu funkcjonariuszy nagle zachoruje. W policji potrzebne są nie tylko podwyżki. Łukasz Kądziołka. Problemy kadrowe w policji są od dawna. W takim Bytomiu czy w Katowicach brakuje 190 policjantów. To jest ogromna rzesza ludzi. I zdaniem związkowców będzie coraz gorzej. Dlatego NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji rozpoczął protest. Jak mówią związkowcy, rynek pracy odjechał polskiej policji. Ciężka praca w połączeniu z przeciętnymi zarobkami to kiepska zachęta. Policjant, który po przeszkoleniu podstawowym zarabia te wielkie 5,5 tysiąca na rękę, jest do dyspozycji swojego przełożonego 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Związkowcy policyjni z Solidarności opublikowali nekrolog, w którym zapraszają na uroczystości żałobne. Odbędą się one w czwartek przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. O potrzebie pilnych zmian mówią także działacze z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Jednak oni liczą na to, że rząd podejmie dialog w trybie pilnym. W przyszłym tygodniu zapadną decyzje. Po pierwsze, minister spraw wewnętrznej administracji podpisze zarządzenie powołujące formalnie zespół. My szybko zapoznamy się z zawartością tego, co minister kładzie nam na stole, zapraszając do dyskusji. Związki zgadzają się jednak co do tego, że konieczne są zmiany w ustawie. Od rządu oczekują m.in. powiązania budżetu policji z PKB, przynajmniej 15-procentowej podwyżki uposażenia czy podniesienia świadczeń socjalnych. Ma to pomóc nie tylko w przyciągnięciu nowych, ale również zatrzymaniu obecnych funkcjonariuszy, którzy może głębiej rozważą odejście na emeryturę. W samym śląskim garnizonie wakatów jest aktualnie 1654. W 2024 roku zatrudniono niespełna 400 policjantów. Proces odławiania i eliminacji rybnickich nutrii w toku. W poniedziałkowy poranek zginęło łącznie 6 osobników. To dopiero początek. Firma, która dokonuje odstrzału, ma czas do grudnia, aby pozbyć się tych gryzoni. Po kilku tygodniach prób ratowania tych zwierząt, część mieszkańców nie potrafi pogodzić się z decyzją RDOŚ-u. Karolina Komada. Oczy całej Polski skierowane są na lokalną maskotkę rybnika. Choć te osobniki jeszcze nie wiedzą, jaki los je czeka, to mieszkańcy wciąż przyglądają się działaniom wynajętej do eliminacji firmy. Na razie odstrzelono 6 osobników. Mi nie przeszkadzały, ale jeżeli nie są, jakby to powiedzieć, pani tutaj w naturalnym swoim środowisku i mają wpływać na nasz rodzimy ekosystem, to może faktycznie ta decyzja wcale nie jest taka zła. Wielka szkoda, że się zadomowiły tutaj. Sam tutaj często biegam. Fajna to jest atrakcja, jak ludzie przychodzą, ludzie karmią. Ale jeżeli faktycznie sprawa wymknęła się spod kontroli, to może faktycznie należało coś z nimi zrobić. No ja jestem przeciwko, zdecydowanie. Potępiam takie coś, nie wiem. No każde stworzenie chce żyć. A to jest jakoś niehumanitarne, no nie wiem. Jak najbardziej to potępiam i
od wczoraj, jak słyszałam, że tu strzelali, to nie przespałam całej nocy, nic. Bo według mnie to jest niemożliwe. No w jakim świecie żyjemy teraz? Nie tylko pani Wiktoria, a większość mieszkańców Rybnika ma podobne odczucia. Nie postępować radykalnie. Nie zamykamy, mordujemy, zabijamy. Nie, to jest przyroda, która... To się nie wzięło znikąd. Dla dzieci to była atrakcja niesamowita. Jak patrzyłem z przyjemnością, jak dzieci karmiły. Tu w tym miejscu karmiły te gryzonie. Bo dzieciom się to podobało, prawda? I teraz odbierać im tej przyjemności. No. To jest tak. Była jakaś atrakcja, coś było widać, a teraz mogli zmniejszyć populację, a nie żeby wyłowić wszystko, nie? No ale na szczęście jeszcze dwa osobniki w tamtym stronie widziałem. Jest ich więcej, przynajmniej na razie. Spora część została odłowiona i aktualnie czeka na budowę azylu. 30 osobników znajdzie schronienie w zagrodzie Trzy Siostry w Rybniku. Będzie to woliera, bo musi być to woliera, czyli forma dużego wybiegu. Nutrie nie będą na betonie, bo dopuszczalna jest taka forma, ale chcielibyśmy, żeby miały jak najlepszy kontakt z naturą, więc będzie ziemia, pod którą będzie siatka. Kontakt z naturą mają też nutrie, którymi aktualnie opiekuje się Aneta Biegun, rybniczanka, a razem z nią prawie 60 osobników czeka na decyzję Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Mieszkanka od początku angażowała się w akcję ratowania nutrii. Odbierałam transportery i powiedzmy segregowałam te nutrie według występowania w danym miejscu na rzece, tak żeby gdzieś te rodziny czy tam te osobniki, które się znają, żeby trafiały do jednego miejsca, tak, czyli do jednej woliery. No a to, jak one się szybciutko po prostu odnalazły w nowych warunkach, no to trzeba zobaczyć na tych zdjęciach i filmikach, które ja cały czas publikuję. Przy nacynie wciąż biegają nutrie i jest nadzieja, że nie podzielą one losu uśmierconych osobników. We wtorkowy poranek Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zezwolenie na budowę drugiej przystani. Ma tam przybywać do 25 gryzoni, które mają być wykorzystywane do działań edukacyjnych. W najbliższym czasie wykonawca nie będzie realizował działań w Rybniku, zatem jeśli chodzi o zwierzęta, które jeszcze pozostały w tej lokalizacji, jak najbardziej te podmioty mogą prowadzić działania z zakresu odławiania i przeniesienia do obiektu izolowanego. Nieznany jest dokładny harmonogram odłowu i eliminacji nutrii. W całym województwie problem dotyczy 200 sztuk, tylko część z nich jest w Rybniku. Koszt odstrzelenia jednego gryzonia to 2250 zł. Krakowski wykonawca ma czas do 9 grudnia na realizację zadania. W Chorzowie doszło wczoraj do dramatycznego wydarzenia. U ciężarnej kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Zespół medyczny musiał szybko podjąć decyzję o wykonaniu cesarskiego cięcia. Niestety życia matki nie udało się uratować. Noworodka przetransportowano do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Na świecie pojawiła się dziewczynka, która została natychmiast przetransportowana do szpitala w Katowicach. Noworodek trafił na oddział neonatologii i intensywnej terapii w bardzo ciężkim stanie. Trwa walka o jego życie. Rokowania są bardzo niepewne. To pierwsze ratunkowe cesarskie cięcie w Polsce zrealizowane w ramach działań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pasażerowie pociągów, którzy dojeżdżają nimi do pracy, musieli dziś rano uzbroić się w cierpliwość. Z powodu awarii w Katowicach-Zawodziu opóźnienia miało kilkanaście pociągów, a niektóre nie przyjechały. Paweł Jędrusik. Dziś na stacji w Katowicach-Zawodziu pasażerowie dość często słyszeli takie komunikaty. Opóźniony pociąg z regionu stacji Katowice do stacji Kraków Główny. Przez stację Jawodno-Krakowa przez dnia. Powodem było wykolejenie się na stacji pociągu technicznego. To spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Wsiadłem na Dąbrowie Górniczej Gołonogu. Na Dąbrowie Górniczej Głównej dostaliśmy powiadomienie, że z powodu jakiegoś problemu będzie opóźnienie wynoszące około 10 minut. W tym akurat przypadku było to krótkie opóźnienie, ale niektóre z pociągów spóźniły się bardziej. Niektóre z nich zostały odwołane. To skutkowało opóźnieniami pociągów kolei śląskich na linii S1. To były opóźnienia od kilkunastu minut do nawet 30 minut.
relacja czterech pociągów uległa skróceniu, dwóch pociągów z Dąbrowy Górniczej do Katowic i dwóch z Zawiercia do Katowic. I o ile nie była to poważna awaria, to wydarzyła się około godziny 5 rano, czyli w czasie, gdy większość osób dojeżdża do pracy lub do szkoły. PKP PLK potwierdziły, że doszło do wykolejenia się pociągu technicznego, a przyczyny tego zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. Nikomu nic się nie stało, nie było przerwy w ruchu pociągów. Składy kursowały jednym torem między Katowicami a Katowicami-Zawodziem do godziny 8.25. Komunikaty o zmianach w kursowaniu pociągów były wygłaszane na stacjach i przystankach. Na miejscu pracowały służby techniczne. Składy kursują już po dwóch torach i przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu. Sytuacja na torach wróciła do normy przed godziną 9. To będzie pierwsze takie wydarzenie w regionie. Kilkadziesiąt organizacji, które walczą o zieleń w regionie, połączyło siły i zapraszają na Marsz Śląskiej Przyrody. Jak zapowiadają organizatorzy, na rynku w Katowicach będzie kolorowo i wesoło. Jednak będzie też okazja do przypomnienia o tym, jak ważna jest przyroda. Łukasz Kądziołka. Nie da się rozdzielić człowieka od przyrody. Jesteśmy jednością. Bez przyrody nie przetrwamy. I trzeba o nią walczyć. Wystarczy przypomnieć sobie protesty przeciwko niszczeniu żabich dołów. Do ochrony takich terenów władze powinny podchodzić poważnie i odważnie. Myślę, że ta śmiałość jest wymagana wśród włodarzy naszych miast, chociażby z tego względu, że zawsze będzie tutaj wchodziła walka o pieniądze i o biznes i o tereny, które można zabudować. Miłośnicy przyrody wiele razy zwracali już uwagę na to, że często samorządy nie kierują się interesem społecznym, a prowadzą pozorowane proekologiczne działania. Ich zdaniem najważniejsze jest to, co naturalne. Ponieważ to jest największe dobro. Te sztuczne nasadzenia, te drzewka, które kosztują miliony, one niczemu nie służą. Nawet potem nikt o nie dba i ich nie podlewa, więc one schną, nie spełniają swojej roli. Między innymi o tych postulatach będzie przypominać koalicja składająca się z 35 organizacji walczących o przyrodę w całym regionie. Śląskie Kwitnące zaprasza na pierwszy Marsz Śląskiej Przyrody w sobotę 19 października. Start o godzinie 12 na katowickim rynku. Taki był wtorek. W imieniu Grzegorza Rządu zapraszam jutro. Do zobaczenia.